Przeżywając dzisiaj wraz z całym Kościołem uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest jednocześnie dniem świętości życia, które od Boga pochodzi, zdumiewamy się, że w skupienie wielkopostne i kolor fioletu wszedł kolor i światło i radość wybrania młodej dziewczyny z Nazaretu Maryi, aby Bóg mógł stąpić na ziemię dla naszego odkupienia, aby mógł spełnić obietnicę pierwszej Ewangelii wypowiedzianą po upadku człowieka. Od słów zwiastowania Gabriela: nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. Do pokornego tak, niech mi się stanie według Twego słowa, była bardzo krótka droga, którą święty Jan Paweł II nazwie zawierzeniem, czyli osobistą odpowiedzią na Bożą miłość i zaproszeniem do współpracy. Maryja, która wraz ze swoim Synem Chrystusem oraz głową świętej rodziny, świętym Józefem, jest patronką naszej archikatedry, zaprasza nas dzisiaj, 27. rocznicę ustanowienia Metropolii Częstochowskiej, abyśmy na nowo zawierzyli łasce Boga i dali swoją odpowiedź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, w Chrystusowym kapłaństwie na czele z członkami kapituły archikatedralnej i współpracownikami w Kurii i Sądu Metropolitarnego, droga wspólnoto Wyższego Seminarium Duchownego, drogie osoby życia konsekrowanego, które jesteście świadkami obecności Boga poprzez realizację rad ewangelicznych, pozdrawiam wszystkie wspólnoty parafialne, każdą wspólnotę rodzinną i wszystkich członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, którzy zmagacie się o prawdę o życiu i Jego świętości. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, łączący się z nami poprzez służbę współpracowników prawdy katolickiego Radia Fiat oraz tygodnika katolickiego Niedziela i telewizji Niedziela. Drodzy bracia i siostry, święty papież Paweł VI, dokonując reformy rzymskiego kalendarza liturgicznego, przywrócił pierwotną nazwę dzisiejszej uroczystości – Zwiastowanie Pańskie. Było to i jest wyrazem zamysłu wiary Kościoła, iż ta uroczystość jest świętem równocześnie Chrystusa Zbawiciela i Najświętszej Dziewicy Maryi. To znaczy, zarówno Słowa Bożego, które stało się ciałem i Synem Maryi, jak i Dziewicy, która została Matką Boga, Bożą Rodzicielką. Patrząc oczyma wiary, za współczesną poetką stawiamy pytania zawarte w wierszu pod tytułem „W stronę miłości”. Jak iść w stronę miłości, gdy po drodze mgły niezrozumienia, kłody nienawiści, kamienie uprzedzeń wzajemnych? Jak iść, gdy lęk paraliżuje, rozsądek nakazuje dystans, a doświadczenie sprzyja obojętności? Dobrze, że serce i umysł człowieka są ciągle nienasycone i dlatego na wzór i za prośbą Maryi biegną drogą wiary do światła, gdzie Bóg miłość czeka na osobistą odpowiedź człowieka. Drodzy w Chrystusie, Kościół prowadzi nas dzisiaj drogą świateł biblijnych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, poprzez proroka Izajasza, list apostolski do Hebrajczyków, jak również Ewangelię Łukaszową.
gdzie Bóg niepojęty, nieogarniony dla umysłu ludzkiego, w osobie Syna stał się Bogiem z nami i dla naszego zbawienia. Syn przyjął wszystko, co ludzkie, oprócz grzechu, aby nas za cenę ofiary z samego siebie przywrócić do godności dzieci Boga i usynowić. Nie odrzucił i nie potępił natury skażonej grzechem, ale ją przemienił. Łaska, jakiej Bóg nam udziela, buduje na naturze i ją udoskonala. Stawiamy więc pierwsze i podstawowe pytanie. Co to oznacza dla nas? Oznacza przyjęcie siebie takim, jakim się jest i całej historii swojego życia. Na wzór Maryi, w całej prostocie spotkań z Bogiem. Życie duchowe nie polega bowiem na oderwaniu się od rzeczywistości i stworzeniu jakiegoś idealnego ja, czy wymarzonego świata bez bólu, cierpienia, niezrozumienia i śmierci. Wiara w Jezusa Chrystusa Odkupiciela domaga się, aby przyjąć siebie i otaczający nas świat takim, jakim On jest, ale jednocześnie otworzyć się na działanie łaski, która przemienia. Bóg objawia siebie w rzeczywistości świata, a nie obok Niego. Objawia się w historii naszego świata, a nie poza nią. Należy przyjąć Chrystusa, który jest i który przychodzi. On przychodzi po to, aby nasze życie przyjąć i przemienić. Jakżeż ta prawda o obecności Boga jest w naszym świecie bardzo potrzebna, zwłaszcza kiedy człowiek i systemy polityczne i społeczne mają swoje zamysły, które są antystworzeniem. Zwłaszcza w kontekście kolejnego niepokoju o losy świata i pokój, bezpieczeństwo pomiędzy narodami. Powraca więc pytanie, co to oznacza dla nas? Po drugie, chrześcijańska duchowość urzeczywistnia się zawsze we wspólnocie Kościoła. Nie ma wspólnoty wiary chrześcijańskiej bez Kościoła i bez Eucharystii. Logika wcielenia Syna Bożego prowadzi nas nie tylko do adoracji i uwielbienia Boga za Jego miłość, ale również do ludzi, zwłaszcza tym, którym możemy usłużyć i którzy oczekują naszej pomocy, poczynając od poczęcia pod sercem matek, aż po naturalną śmierć. Konkretnie i bardzo dobitnie wyraził tę prawdę autor listu do Hebrajczyków. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. Z gwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Jezus przychodzi do nas, aby w sakramentach wiary Kościoła dać nam siebie samego, aby ofiarować za nas swoje życie. Wcielona miłość Syna Bożego jest pokorną służbą, poświęceniem życia za przyjaciół przez śmierć na Golgocie. Tej ewangelicznej miłości, wrażliwości i odwagi wiary na potrzeby nasze i innych uczy nas dzisiaj Jego Matka Maryja, która zaraz po zwiastowaniu pobiegła, aby usłużyć swojej krewnej Elżbiecie. Maryja będzie później służyć w domu rodzinnym, troszcząc się o codzienne potrzeby swoich bliskich. Będzie służyć w Kanie, stawiając się u Syna. Będzie też służyć swojemu Synowi aż do ostatniej chwili Jego życia na Golgocie. A po Jego zmartwychwstaniu będzie wypraszała dary Ducha Świętego dla tworzącej się wspólnoty Kościoła. Dzisiaj prośmy ją, aby pomogła nam na nowo przyjąć to dziedzictwo, jakim jest Kościół na naszej ziemi,
wszystkie wspólnoty rodzinne i duchowe, abyśmy Ewangelię Chrystusa wprowadzili na nowo w naszą codzienną służbę Bogu i ludziom. Panie Boże, Stwórco wszystkich ludzi, Twój Syn mocą Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny, spłacił dawny dług grzechu pierworodnego i odkupił ludzkość. Przyjmij łaskawie pokorne modlitwy swoich służebnic, które proszą o pomyślność dla mającego przyjść na świat potomstwa. Niech szczęśliwie urodzą swoje dzieci, aby weszły do wspólnoty Twoich wiernych, przez święte postępowanie zasłużymy na osiągnięcie życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przed udzieleniem błogosławieństwa, które kończy naszą liturgię eucharystyczną, pragnę zawierzyć Matce Boskiej Częstochowskiej, Jasnogórskiej Matce Kościoła, która jest patronką naszej archidiecezji, każdego człowieka, każde dziecko. Zobaczmy, skoro jedno dziecko potrafi tutaj zdominować również odgłosy w katedrze, to cóż dopiero powiedzieć te dzieci, które są dzisiaj pod sercem matek, stojących tutaj, oczekujących na swoje owocowanie. Pragnę zawierzyć każdego kapłana, osoby życia konsekrowanego, wspólnoty seminaryjne, wspólnotą niższego seminarium duchownego. Każdy dom i każdą rodzinę, każde środowisko nauki i pracy. Myślę tutaj szczególnie o nauczycielach i wychowawcach w tym czasie tak zwanego kryzysu. Myślę tutaj również o wspólnotach akademickich naszego miasta. W sposób szczególny pragnę zawierzyć współpracowników prawdy służących naszych katolickich mediach, radia, telewizji i tygodnika niedzielnego. Pragnę z serca podziękować tutaj obecnej wśród nas za wieloletnią twórczą i odpowiedzialną pracę pani redaktor naczelnej niedzieli Lidii Dudkiewicz, kontynuatorki dzieła i pracy księdza Infuata Skopisia oraz wszystkich poprzedników, na czele z księdzem biskupem Teodorem Kowinem. Pragnę podziękować również księdzu rektorowi Jerzemu Pieleckiemu, który podejmował trud odnowienia budynków redakcyjnych i współpracował jako zastępca redaktor naczelny. A równocześnie ogłosić już dzisiaj nominację na redaktora naczelnego księdza doktora Jarosława Grabowskiego, życząc mu służby, umacniania prawdą i wiernością Chrystusowej Matce we wspólnocie Kościoła. Aby wysłuchać ciekawej konferencji o właśnie przeżywaniu pierwszych miesięcy, jeszcze narodzinach dziecka, przygotowaniu, potem też na